Ja mu dał gos, a on sobie zgos. Siemano, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj odcinek taki z uprawy. Powiem zaraz dlaczego, co i jak. Traktor pociągowy John Deere 6630. Moc nominalna, to tam było oryginalnie chyba 135 koni na hamowni wyszło i został 3 lata temu, 3 lata albo 4, 3 lata wstecz, został skręcony na 150 koni, tyle hamownia, komputer u chłopaków pokazał, że najbezpieczniej i najlepiej będzie dla silnika. 25 koni czy 20 koni mu dali. Wiem, że teraz ma 150 koni ustawione. Na 160 byłoby tam jakieś ryzyko, dlatego jest jak jest. No i mamy tutaj karata o szerokości 3 metrów, który ma w sobie zamontowane konstrukcyjnie 11 łap. Oprawiamy na głębokość. Zaraz wyjdę, wam pokażę. Nie mam miary. Zmierzymy na palce i ogólnie co wam powiem, to wam powiem. Ci co robią na głęboko 150-konnymi traktorami, no to chyba nie wiedzą co to jest głęboko albo na raty. Zaraz, spokojnie, nie buźcie się, zaraz wszystko wytłumaczę, wyjdziemy i pokażę mniej więcej co i jak, bo idzie zrobić takim traktorem na głęboko, ale nie na raz i na pewno nie po talerzówce, która idzie na 80 cm. Zanurzamy maszynę, startujemy. Biegi jakimi się poruszam, to jest D2, D3 idzie, ale są miejsca, że jest za ciężko, dlatego nie przerzucam, bo tutaj jest teren taki pagórkowaty. No teraz sobie idzie, ale zaraz górkę zobaczy przede mną, no i niestety muszę mu zrzucać. Dlatego ja się nigdzie nie śpieszę. Mam na potencjometrze ustawione 1900 obrotów. Czemu tak, a nie mniej? No bo maszyna przy tych obrotach się nie męczy. Tutaj nie ma biegu eko. No i osiągam tą prędkość 10 km, 10,5, akurat teraz 10,4 jest. I nie muszę wajchować góra, dół, nie męczymy skrzyni, jak i silnika. Traktor sobie swobodnie idzie, nie grzeje się nam. No i teraz może wyjdziemy, jest fajna okazja, jeszcze świeci słoneczko, wyjdziemy sobie na zewnątrz i zademonstruję wam jak to wygląda w ogóle, ogólnie dlaczego nie jest za kombajnem talerzowane. Zazwyczaj zawsze talerzowaliśmy ściernisko, rżysko, jak to woli, za kombajnem, ale zapowiadali jakieś opady, jak kosiliśmy rzepak padało. No i moim zdaniem trochę głupotą, nie głupotą, każdy ma swoje zdanie. Moim zdaniem ja się upierałem też tutaj u nas na gospodarstwie, żeby troszkę przeczekać, bo zobaczcie, było trochę wilgoci, deszcz deszczem. Rzepak to jest taka roślina, że on w tych łuszczynach ściekanych przychodzi rosa i rzepak jest taką roślinę, że on po rosie wzejdzie. I zobaczcie ile nam tutaj samosiewów w rzepaku już wzeszło. Zobaczcie, robi się, no to jest nieuniknione, że kombaj rzepaku nie zgubi. Tu jeszcze leży rzepaku, no sporo napęczniałego. Jakby to teraz poleżało, bo wczoraj spadło w nocy ogólnie 10 litrów, to teraz to wszystko by skiełkowało, ale nie ma czasu, bo jest chwila przestoju. No i będziemy do tyłu z robotą, ponieważ dzisiaj jest trzeci albo czwarty, już nie wiem, tu będzie data. Nie chcę mi się telefonu wyciągać. No już część rzepaku, zobaczcie tego, który wszedł, skiełkował, oraz tych nasion skiełkowanych. Jeżeli przykryjemy to, wymieszamy agregatem, część będzie już zwalczona i ta presja samosiewów teraz na tamtej części zagregowanej po prostu będzie dużo, dużo mniejsza. To i tak będzie dużo samosiewów, ale już mamy ograniczone późniejsze wypijanie wody. Zobaczcie jaki rzepak był w tym roku. Susza jesienna, zeszłoroczna, zmusiła go do zbudowania dużego korzenia. Jak i teraz susza w kwietniu oraz w czerwcu. No rzepaki dały radę. I teraz tak. Czemu robię karatem i talerzówką? Talerzówka pracuje na innym polu, a ja zaczepiłem do Janka
karata. Brat się upierał, że nie da rady. Jeden mówi, że a próbuj sobie, Tomek. Łukasz mówi, że nie da rady. Tutaj był problem z podnośnikiem. Na razie się maszyna rozchodziła, podnosi wszystko, nie zacina się. No i do głębokości, pewnie jesteście ciekawi, zaraz przejdę do tematu właśnie tej głębokości, który w tamtym roku był poruszany przeze mnie dość tak nawet ostro. No tutaj jest spulchniona ziemia, maszyna, nie mam poziomicy, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest w poziomie. I odkopiemy tutaj sobie, tak o, tu jest o ślad traktoru, o tak o, no i kopiemy na ile to idzie przód. Kopiemy do dłuta, jak dłuto idzie, to zobaczcie, no nie jest wcale płytko. Na moje oko, na 15 mogę powiedzieć, że idzie takie uczciwe 12 do 15, od 12 do 15 jest głębokość. No i teraz tak, jest fajnie spulchnione i też tak troszkę się zabezpieczamy, bo nigdy nie wiadomo, jeżeli tutaj zrobimy talerzówką i będziemy chcieli uprawiać później tym traktorem albo case'em z CFX-em 150, na tej dziurze, czyli jak książka mówi, katalog, tu jest 25, tu jest 30. Z tego co ja wiem, ta dziura przedostatnia to nie jest 25, tylko jest 22, a ostatnia jest 25. Pomiary robione z odkrywką, z miarą, z łatą. Na 30 nie wejdzie. No może jak mamy nowe dłuta, to gdzieś tam 28. Jak jest pulchno, wał się topi, to maszyna nam się zagłębi. Ale to już jest, powiem wam, czołg do ciągnięcia. I teraz tak, co jeszcze chciałbym powiedzieć. Zawsze mamy, teraz jak zrobimy karatem, jak puma nawali, trzeba będzie zrobić na głęboko. W sumie po rzepakach nie jest, nie trzeba robić głęboko, ponieważ system korzeniowy w rzepaku jest bardzo bogaty, głęboki, długi, no głęboki. I tych korzeni przybyszowych jest pełno, ale chodzi, że korzeń jest palowy i on sięga nawet tam, no już nie mówmy tych 4 metrów, ale te 1,5 metra korzeń jest. I w rzepaku głęboka uprawa jest zbędna, ponieważ ten korzeń, na przykład ten, jak wyrwiemy sobie, który tam został, on zgnił, on już zgnił. Zobaczcie, rzepak już od jakiegoś czasu, jak dojrzewał. Zobaczcie, o tu jeszcze akurat jest zdrowsza roślina była, ale wyrywałem sobie, o zobaczcie, tu już korzenia nie ma. On już jest po prostu, gnije, rozkłada się. Jak on się rozłoży, to na miejscu tego korzenia zostaną otwory, w którymi będzie dochodziło powietrze i korzenie następczych roślin, w naszym przypadku tutaj będzie pszenica, będzie miała system korzeniowy w roślinie następczej, będzie miał łatwiejszy dostęp do głębszych warstw, czyli po prostu będzie się roślinie, no najprościej powiedzieć, przyjemniej rosło. I teraz tak, otwory jakie tutaj mam na tą głębokość, kto ma taki agregat, to sobie może zobaczyć, cyk, prędkość, tak jak mówiłem, w środeczku 10,5 optymalnie, maszyna się nie męczy, nie sapie, nie dusi. Jedyne czego się boi, robimy wszagę, po co, żeby równać pole. No i też te badyle, bo nie mam talerzyków, ścinaczy bocznych, lemieszy, na szagę lepiej to idzie, ponieważ rządki siewnika są tak, jak jedziemy na szagę, jest większe prawdopodobieństwo, że to dłuto trafia w rośliny, niżeli prosto. No i przy okazji w tak zwaną szagę równamy sobie powierzchnię pola, bo jest zadeptane, czy przez kombajn, czy przez przyczepy, samoczynne osiadanie po orce, zagniatanie agregatami i robimy na szagę, żeby to przerównać. Tak wygląda Jasiu. Jasiu, Srasiu. Ładna pogoda, teraz jest taki zachód słońca. Zaraz sobie pierdyknę zdjęcie tutaj. Od razu na społeczność rzucimy, że robimy. I teraz tak, zaraz przejdę do tego tematu właśnie głęboko. Na raz nie ma opcji tym traktorem zrobić na głęboko. Chyba że kogoś satysfakcjonuje prędkość 7 na godzinę, czerwony komin, jak i tłoki i z tyłu brak efektu mieszania. Miałem tam ostatnio, w ostatnim odcinku przygotowań, na tym otworze
To jest teoretycznie, tu jest 22-25, tutaj gdzieś było, no można powiedzieć 18 cm. Nie jedzie na D1, nie jedzie, 8,6 na godzinę, jak widzisz ścieżkę, traktor staje. Dlaczego? Masa jego jest za mała, to raz. Z ładowaczem może trochę byłoby to lepiej, ale nic nam ładować nie daje. John Deere ma taką tendencję, ta 60-30 wersja, że on z tyłu jest bardzo lekki i albo trzeba byłoby dodawać dodatkowy balast, albo wypełniać opony płynem bądź wodą, ale takie zabawy wypełniania, jak dla mnie, no nie wiem, do mnie to nie przemawia. Idziemy do kabiny i ruszamy, szkoda czasu i troszkę będzie ciszej, nie wiem jak w ogóle będzie mnie słychać, jak tam na dworze byłem, bo troszkę wieje. Radyjeczko ściszymy, zrzucamy na D1, ruszamy bez problemu, D2. I teraz tak, jak z tą głębokością, ja nie wiem jak wy robicie, tam się chwalicie, że 150 koni traktorem robicie na 25 cm. No ja nie wiem, my mamy ziemię ciężkie, lekkie oraz piaszczyste, tak zwane piachudry, jak to większość youtuberów mówi. No i się nie da zrobić, nie da się, ja mam na głęboko problem zrobić, nawet nie na raz po talerzówce, gdzie talerzówka idzie na 10 cm, pumą zrobić na ostatniej dziurze 230 koni, jak no, widzi górkę jak ten Janek przede mną, no i to nie ma co ukrywać. Nie wiem czy to jest takie chwalenie się, być może macie inną strukturę ziemi, nie ma podeszwy płużnej, w co wątpię, większość osób ma tą podeszwę, jak jeżeli używało przez wiele lat pługa, my tą podeszwę pumą i tym właśnie oto agregatem zrywamy, no jest to bardzo ciężko. Widzę efektywność uprawy bezorkowej, jeżeli rzepak był uprawiany bezorkowo jak tutaj i teraz robimy bezorkowo i przeciwnikiem będzie szedł jeszcze raz karat na głęboko, no to w przyszłym roku, jeżeli będzie orane po pszenicy, to ta orka będzie po prostu przyjemna, będzie się ziemia sypała, nie będzie zwięzła. No i teraz do podeszwy płużnej, co mogę powiedzieć, to niektórzy właśnie podeszwa, jak masz pług, masz na pewno podeszwę płużną. Nie do końca, podeszwę płużną robią sobie ludzie, którzy wykonują orkę co roku na stałą głębokość, czyli jak ma ustawiony pług na te 25-20 i ma już łyse te lemieszy dłuta, orze na te 18-20 i co roku orze stale, no to nie ma co się dziwić, że ta podeszwa płużna jest. Ja zazwyczaj staram się co roku, odkąd wykonuję orkę w gospodarstwie, każde pole, może nie każde pole, co roku orze na stałą głębokość, czyli jak w tym roku orałem na przykładowo jednego roku, jakby było bardziej wilgotno, w 17 jak te zalania były, orałem na 27 cm. Dwa lata temu orałem przykładowo tam 26. Innego roku, w tamtym roku orałem ze względu na suszę na 25-24, miejscami pług wyskakiwał. No i ta głębokość się zmienia, no nie ma co się oszukiwać. No też nie jesteśmy w stanie wszędzie zrobić to perfekcyjnie i obronić się przez tą przed tą podeszwą płużną bez agregatów głębokich, czy to właśnie bezorkowiec, no ale bezorkowcem też ciężko zerwać tą podeszwę, bo jeżeli podeszwa jest przeważnie na 25-7 cm, to my tylko muśniemy tą podeszwę. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie głębosza, no i też myślimy nad zakupem głębosza, no tylko jak wiecie, nie od razu już zbudowano, nie wszystko od razu można kupić, finanse pozwalają, tym bardziej, że dwa lata są no dość specyficzne, ciężkie, nie to, że nie ma na chleb, tylko na bieżące płatności, tam państwo jałmużnę rzuca, jest troszkę właśnie zawsze jakiejś tej pomocy, że nie trzeba zaciągać co rusz większych kredytów. Oczywiście kredyty zawsze się bierze, te klęskowe, bo to jest na 0,5%, jest to nieosiągalne nigdzie poza takimi klęskami i my się wspomagamy, żeby nie brać na termin w firmach, tylko i tak mimo to bierzemy, ale zawsze mamy jakiś zastrzyk gotówki, że możemy kupić część środków oraz nawozów za kredyt,
który jest na 0,5%, a w firmie jest chyba 0,7 miesięcznie. Jak bierzemy na płatność na za rok, to sobie policzę 12 razy 0,7, no i wychodzi prawie 10%. To nie jest mało, przepłacenia są, no ale niestety na dużym gospodarstwie, jak i na małym, wszędzie są inwestycje. Jedni mają większe, inni mniejsze. No i właśnie o to w taki sposób chciałem wam tutaj przekazać takie informacje, może ważne, może mniej ważne. No, z tymi 150 koniami, no to jest różnie, wam powiem. Na piachu może byśmy to zrobili, ale dzisiaj jak na pole jechałem, po groszku wjechałem, poprzeczek od drogi przeżyto na 5 klasie, piaseczek, jak popada deszcz, można żwirek zbierać. No i na tym ustawieniu też maszyna, też John Deere czuł tą maszynę, więc głębokość to jest głębokość. Oczywiście zwięzłość ziemi ma wpływ duży na uciąg, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić i jeszcze raz to powiem dla niedowiarków. Uprawiacie, to uprawiajcie. Niech wam ziemia lekką będzie oraz dla maszyn, żeby wam nie pękały. I tak jeszcze raz powtórzę, do tego agregatu 3-metrowego 200 koni, żeby to zrobić tak kulturalnie, żeby maszyna się nie przemęczała, żeby nie skracać jej żywota, bo my zrobimy takim traktorem na dwa razy. No ale zamiast taki traktor chodzić te 15 tysięcy godzin, 20, bo to jeszcze jest starszy model, to my go zajedziemy w 10 tysięcy godzin, nie będzie co z niego zbierać, będzie kapitalny remont skrzyni, silnika. Coś za coś, niestety, drogie mordeczki. Nie ma lekko w życiu. No i dobra, widzimy się za chwilę, muszę się napić, nie będę tu wam łykał, ciumkał, bo mi w gardle od tego gadania zaschło. Dobra, jestem po napiciu, oblizaniu się i wyciumkaniu. Teraz wam coś zdradzę, nie wiem kiedy ten film będzie opublikowany, bo jestem bardzo w plecy, jeżeli chodzi o filmy, bo nieraz dwa odcinki dziennie sobie nagrywam. Jak mam wenę, to nagrywam. Chcą ludzie oglądać, to ja nie widzę problemu, żeby to zrobić. I teraz tak, oczywiście korzyści, żeby tu nie było jakichś niejasności, korzyści materialne jakieś z tego ja mam. Ja mam i tu otwarcie mówię, żeby nie było, większość z was wie i to docenia, to moją ciężką pracę. I teraz tak, zdradzę wam, że będzie maszyna na testy, będzie to maszyna uprawowa, 6-metrowa, jaka zobaczycie. Kto ogląda filmy całe i to usłyszał, ten wie, może cierpliwie wyczekiwać, na pewno będą relacje z tego, będzie omówienie maszyny, jak to zawsze robię, jak dostaję na testy coś w ramach podziękowania dla firmy. Skoro mam kanał, to też tą maszynę możemy pokazać, zaprezentować. Maszyna ma przyjechać w czwartek, piątek, na koniec tygodnia. Czyli gdzieś to będzie, dzisiaj mamy poniedziałek. Który? A zobaczymy sobie, który jest dzisiaj. Trzeci, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek. Czwartek, piątek, czyli gdzieś 6-7 maszyna ma do nas zjechać. Ma być właśnie jaki plus z tego? Bardzo dużo, jestem zadowolony i tu wielkie brawa dla firmy, ale to będzie w odcinku. Maszyna ma być prawdopodobnie u mnie aż na tydzień, ponieważ to jest prototyp i będziemy to testować. Czyli wszystko na plus, nigdy nie dostałem maszyny na tak długie testy, ale hola hola, najpierw ją, niech ją przywiozą i zobaczymy, jak to będzie robiło, czy to się w ogóle sprawdzi i czy nasza Puma to pociągnie. Dobra, widzimy się później, za chwilę coś pogadam. O właśnie, tu jesteśmy na ścieżce i musiałem rzucić na D1. Jedynego co się boi ten Johnny, to właśnie ścieżek. I tu mieliście właśnie przykład, nie blefowałem. I teraz wyjechaliśmy ścieżki na szagę i możemy mu pierdyknąć pół biega do góry, tak zwanego zająca. Mamy zając, żółw. Równocześnie mogłoby to być zapisane, oznakowane jako plus i minus, ale tutaj jest tak, kamyków miejscami jest. No i też jaki plus z takiego wyczekiwania, te rżysko jest skruszałe, uschnięte, miejscami dołki są jeszcze zielone, bo jak jest tutaj uschnięte, zobaczcie jak pięknie się robi, ani jeden patyk nie stoi, nie sterczy za agregatem, wszystko jest przykryte, wymieszane.
No i co wam powiem, to wam powiem, jeżeli mam porównywać talerzówkę do tego agregatu bezorkowego, jakim jest Karat Lemken, to robi lepszą robotę, jeżeli chodzi o mieszanie. Teraz będą zwolennicy parowania, wody. Słuchajcie, jak nie będzie padać, to tej wody w glebie i tak nie zatrzymamy żadnym sposobem. Po prostu, żeby były plony, musi padać. Oczywiście, zgodne są te metody strip till, ale to nie do końca też się sprawdza. Na mokrej glebie, jeżeli jest dużo słomy i ta wilgoć jest, ten siew też jest nie do końca dobry, ponieważ jest błoto z tyłu, za redlicą wysiewającą redlica idzie w błoto. A taka roślina jak rzepak nie lubi mokrej uprawy. Rzepak lubi suchą uprawę. On potrzebuje nie wody, tylko wilgoci do skiełkowania. I to są dwie różne zasady. I w tak zasianą mokrą glebę rzepak skiełkuje, ale jaki będzie z tego motyw? On nie będzie nam przyrastał, będzie się męczył początkowo. Uprawę trzeba dopasować do swoich warunków. Jedni orzą, jedni... Mam 2% baterii, rozłączyło mi, zawsze rozłącza ósemkę. Na dzisiaj to tyle. Ten temat właśnie z tymi uprawami, orkami, bezorkami. Na razie, trzymajcie się, cześć, koniec baterii, do usłyszenia. Łapa w górę, mordeczki moje.